Czy są jakieś czynniki, które predysponują do wystąpienia migreny, które wywołują migrenę? Czy mogłaby Pani naszym widzom powiedzieć, czego należy się obawiać, na co zwracać uwagę, żeby nie dostać ataku migrenowego? No niestety kobiety mają częste bóle głowy w okresie okołoowulacyjnym, w okresie okołomenstruacyjnym. Wiem, coś o tym chciałam właśnie Panią spytać. Dobrze, Piotrze, że... A czy to leczenie hormonalne przynosi ulgę? Bywa tak, że leki antykoncepcyjne muszą być dobrze dobrane, żeby nie wpływały znacząco na nasilenie tych dolegliwości. Czy one mogą nasilać pigułki antykoncepcyjne? Bywa tak, bywa tak. W związku z tym, jeżeli pacjentka ma towarzyszące migreny, powinna o tym zgłosić swojemu lekarzowi, żeby wybrać lek z tej grupy o odpowiednim stężeniu estrogenów. Oczywiście zmęczenie, oczywiście brak snu, oczywiście stres. I co ciekawe, niektóre pokarmy. A słynny alkohol i czerwone wino. Jak najbardziej. Mogą predysponować. Udowodniono, że czerwone wino szczególnie jest tym triggerem wywołującym migrenę, ale też czekolada, orzechy i może żółte sery, czyli te rzeczy, które no, są zwykle ulubionymi. Właśnie, należy ich tak, jednak też od nich może czekolada, bardzo zimne lody.